Obserwacje ptaków wcale nie muszą odbywać się gdzieś w lesie czy na łące. Równie dobrze możecie zaobserwować mnóstwo ptaków w ogrodzie przy domu, czy też na swoim balkonie. Najlepszym momentem do rozpoczęcia przygody z rozpoznawaniem ptaków jest zima, bo to właśnie wtedy dokarmiamy ptaki. Opowiemy Wam dzisiaj o tym, jak mądrze i odpowiedzialnie dokarmiać ptaki. Od lat uczono nas, że dokarmianie ptaków powinniśmy rozpoczynać wraz z pierwszymi mrozami oraz kończyć się na początku wiosny. Jednakże w dobie zmian klimatu, ocieplenia klimatu, zimy są coraz mniej mroźne, dlatego coraz częściej powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy wciąż dokarmianie ptaków jest potrzebne. Bo oczywiście sprawia nam to niesamowitą frajdę. I musimy pamiętać, być odpowiedzialni, że jeśli zaczynamy karmić ptaki, to o odpowiedniej porze, kiedy jest zimno, kiedy mamy mróz, kiedy jest wysoka pokrywa śniegu. Nie dokarmiajmy ptaków w momencie, kiedy dopiero się zima zaczęła, a tutaj jeszcze nie ma śniegu. One sobie doskonale z tym poradzą. Czego używamy? Oczywiście naturalnych produktów, bez konserwantów, bez soli, bez dodatków. Orzechy, wszystkie tłuste nasiona. Słonecznik jest najlepszym nasionem chyba, jakie można sobie wymarzyć i jakie mogą sobie wymarzyć chociażby sikorki. Dla uszczaków, takich jak gild, dzwoniec czy grubodziób, możemy wysypywać różne gatunki zbóż oraz słonecznik. Z kolei drozdy chętnie korzystają z jabłek, sójki z orzechów, a jeżeli chcemy dokarmiać ptaki wodne, takie jak łabędzie czy kaczki, powinniśmy również korzystać z mieszanki zbóż czy też gotowanych bez soli warzyw. I najważniejszą kwestią, o jakiej należy pamiętać, to higiena. Warunki są różne, my również zapominamy o pewnych tematach, a tam musi być czyściutko. Ta karma nie może nam spleśnieć, przylatują różne ptaki, więc ta wymiana różnych pasożytów też może być. Dlatego starajmy się regularnie sprzątać, regularnie dokarmiać. Jeśli jest taka potrzeba, to nawet umyć ten karmik. Woda to życie. Tak samo jak leśnicy w lasach dbają o mokradła, bagna, cieki dla leśnej zwierzyny, tak samo Wy zadbajcie o dostęp do czystej wody dla ptaków i owadów w Waszej okolicy. Postawcie poidełko z wodą na tarasie, na parapecie, w swoim ogrodzie i cieszcie się widokiem ptaków, które zaspokajają pragnienie i kąpią się w czystej wodzie. Karmnik i poidełko to nie jedyne elementy, o których warto pamiętać. Projektując, aranżując nasz taras, ogród, warto pamiętać o takich roślinach, które z punktu widzenia ptaków są bardzo ważne. Takie, które mają kwiaty i przyciągają owady. Takie, które mają owoce pojawiające się latem, jesienią i zimą i w ten sposób zapewnią naturalną bazę żarową dla ptaków przez cały rok. Poza tym, dobrze dobrane rośliny zapewnią naturalne schronienie dla ptaków przed drapieżnikami, w czasie deszczu oraz najlepsze miejsce na gniazdo. Na stronie Lasów Państwowych znajdziecie poradnik Krzewmy Krzewy, gdzie są opisane rodzime gatunki krzewów, które warto zasadzić w naszych ogrodach. Najważniejszą rzeczą w przygodzie z dokarmianiem ptaków jest to, żebyśmy byli na 100% odpowiedzialni za to, co robimy. Jak już zaczniemy dokarmiać ptaki, to róbmy to aż do końca, tak żeby nie zawieść naszych ptaków.